Rozpoczęły się matury próbne w szkołach ponadpodstawowych w powiecie koneckim organizowane przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Tradycyjnie pierwszym przedmiotem, z którego egzamin pisali maturzyści, był język polski. Udaliśmy się do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Komisji Edukacji Narodowej w Końskich, by pozyskać informacje na temat arkusza próbnej matury, z którym dziś zmagali się uczniowie. Do wyboru maturzyści mieli trzy tematy. Jak wybory człowieka wpływają na jego życie na podstawie pana Tadeusza Adama Mickiewicza? Czy sztuka może przynieść odpowiedzi na pytania o kondycję ludzką, odnosząc się do ludzi bezdomnych Stefana Żeromskiego? I interpretację utworu Bolesława Leśmiana pod tytułem Z lat dziecięcych. Uczniowie pierwszego ELO w Końskich podzielili się z nami treścią zadań, z jakimi zmagali się w próbnych arkuszach z języka polskiego, a także mówili o swoich odczuciach, szacowanym wyniku, stresie oraz przewidywaniach odnośnie egzaminów właściwych. Znajdujemy się przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Końskich. Pisałeś dzisiaj próbną maturę z języka polskiego. Powiedz mi, co było na tej próbnej maturze, jakie były zadania? Dzień dobry. Na próbnej maturze był fragment z pana Tadeusza, tam o Jacku Soplicy. Trzeba było się odwołać do fragmentu oraz do całego poematu. I to było w rozprawce. Jaki był jej temat? Tam było pytanie o decyzyjność, jaka ma wpływ na życie ludzkie. Co do zadań zamkniętych, czy były łatwe, czy były trudne? Ogólnie matura była dosyć prosta. Były zadania związane z Bolesławem Prusem i z Adamem Mickiewiczem. Porównanie ich obu. Były zadania o lalce i o pana Tadeuszu. Jak szacujesz swój wynik? Jak myślisz, jak ci poszło i czy jesteś z siebie zadowolony? Ogólnie jestem z siebie zadowolony. Myślę, że w okolicach 50%. Nie jestem w stanie określić, jak napisałem też rozprawkę, która jest wysoko punktowana. Stresowałeś się? Nie za bardzo. Myślę, że na to jeszcze przyjdzie czas. Okej, czy myślisz, że ta właściwa matura, którą będziesz pisał, będzie trudniejsza czy łatwiejsza niż to, co pisałeś dzisiaj? Myślę, że będzie na podobnym poziomie. Myślę, że całkiem okej. Całkiem okej. Pamiętasz jakieś zadanie, jaki był temat rozprawki może? Czy wybory w życiu człowieka są ważne. Na podstawie jakiej lektury? Pana Tadeusza. A jak z zadaniami zamkniętymi? Były łatwe, trudne? Czego dotyczyły? Umiarkowane były. Dotyczyły... No mogę nawet przeczytać je niektóre. Mieliśmy podane różne teksty i na podstawie tego mieliśmy na przykład ocenić prawdziwość zdań albo przytoczyć jakieś argumenty. Powiedz mi, czy jesteś z siebie zadowolony i jak oceniasz swój wynik, jaki mogłeś otrzymać? Zadowolony, no to dosyć średnio, mogło być lepiej, aczkolwiek nieźle. Ile myślisz, będziesz miał procent z tego? No, mam nadzieję takie 60. Powiedz mi, czy się stresowałeś? No, trochę tak. A myślisz, że ta właściwa matura, którą będziesz wkrótce pisał, będzie trudniejsza czy łatwiejsza niż to, co pisałeś dzisiaj? Mam nadzieję, że mniej więcej na takim samym poziomie, bo ta nie była jakoś bardzo trudna. Powiedz mi, jak ci poszło, czy jesteś z siebie zadowolona? No, wydaje mi się, że nawet nieźle mi poszło. No, ale zobaczymy, będziemy sprawdzać, to wszystko wtedy wyjdzie. Na jaki temat pisałaś wypracowanie? Możemy teraz przeczytać dokładnie. O, tu nie przeczytam, bo to nie ta karteczka. Interpretowałam tekst. Był tekst, były trzy tematy, no ale ten mi się wydał taki najrozsądniejszy. No i myślę, że nawet nieźle mi poszło. Pamiętasz może, jaki to był tekst? Z dziecięcych lat. A co powiesz o zadaniach zamkniętych? Czy były raczej łatwe, trudne? Sprawiły ci problemy? No, wydaje mi się, że dobrze mi poszło. Nie były takie bardzo trudne. I jak szacujesz swój wynik mniej więcej procentowo? Nie wiem, nie mam pojęcia. To już zobaczymy. Stresowałaś się? Tak, stresowałam się, ale w sumie stwierdzam, że nie było po co. Powiedz mi, czy przed tą maturą właściwą stresujesz się bardziej, czy może według ciebie będzie ona łatwiejsza, czy trudniejsza niż tą, co pisałeś dzisiaj? Chyba bardziej będę się stresować, no ponieważ to jednak taka prawdziwa matura, próbna, no to jednak tylko próbna. A będzie trudniejsza, czy łatwiejsza? Nie mam pojęcia, oby było łatwiejsza. Wydaje mi się, że wypracowanie było całkiem znośne. Temat nie był trudny, wybrałem temat numer jeden. Myślę, że nauczycielce, która będzie mi to sprawdzać, spodoba się. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Ogólnie jestem zadowolony, całkiem w porządku. Egzamin był, także...
Właśnie powiedziałeś o wypracowaniu. Powiedz mi, jaki był jego temat, na podstawie jakiej lektury? Jak życie człowieka wpływa na dalsze jego wybory? No coś, ten temat nie pamiętam bardzo już. Było, trzeba było się opierać na panu Tadeuszu. Były też dwa inne tematy, no ale na nie jakoś nie spoglądałem, bo się oparłem oczywiście na tym pierwszym. A co z zadaniami zamkniętymi? Na jakie były tematy i czy były według ciebie trudne? Zadania zamknięte? No, tutaj było na temat chyba... jakoś tego to sobie nie będę mógł przypomnieć, troszeczkę stres mam po tym egzaminie, co prawda pierwszy, dopiero żeśmy pisali. Myślę, że zadania nie były raczej takie trudne. Dało się napisać, aczkolwiek niektóre były trudne, sprawiały mi osobiście trudność. Czyli mówisz, że trochę się stresowałeś? Stresowałem się, chociaż to był próbny, jednak się stresowałem. Pierwszy raz pisałem próbny egzamin, niestety przez naszą pandemię nieszczęsną. Piszemy dopiero pierwszy raz. Mam nadzieję, że w maju oczywiście egzamin będzie jeszcze łatwiejszy. Także. Masz nadzieję, że będzie łatwiejszy, a jak z takimi realnymi przewidywaniami, czy według ciebie będzie on trudniejszy, czy może łatwiejszy? Szczerze, mam nadzieję, że będzie łatwiejszy. Nie wiem, jak to będzie. Nie jestem w stanie tego przewidzieć. Jest troszeczkę ułatwiony przez rząd. Czy na pewno dobrze? Nie mam pojęcia. Myślę, że dobrze. Dobrze. Pamiętasz jakieś zadania? Było zadanie dotyczące pana Tadeusza, wypracowanie, temat. Czytanie ze zrozumieniem to były teksty, których nie znaliśmy. Powiedz mi, czy według ciebie ten egzamin próbny był łatwy? Myślę, że tak. A jak szacujesz swój wynik? Nie jestem w stanie tego określić. Jasne. Zastanawiam się. Powiedz mi, czy się stresowałaś? Myślę, że nie. A czy według ciebie ten egzamin, który cię czeka właściwy, będzie trudniejszy czy łatwiejszy niż ten, który pisałeś dzisiaj? Myślę, że jakiś próg będzie podobny. Powiedz mi, jak ci poszło? W miarę dobrze. Jesteś z siebie zadowolony? Tak, rozprawka w miarę łatwa była. Mhm. Myślisz, że ile będziesz mieć procent? No, tak się jeszcze nie zastanawiałem. Ale z 50 będzie na pewno. Powiedz mi, czy się stresowałeś na tym egzaminie? No, troszkę. Ale to jest próbne tylko, więc. Pamiętasz, jakie były zadania? Tak, rozprawka to był temat, jak wpływają wybory na życie człowieka, odwołać się do Adama Mickiewicza, pana Tadeusza, a z reszty to był tekst, przypomniałem. Dobrze, to powiedz mi chociaż, czy te zamknięte były łatwe czy trudne? W miarę łatwe. Mhm. Ja mogę nawet zerknąć, to był tekst, panu mówię, sztuka słuchania, o. Mhm. No i trzeba było właśnie opisać. Umiejętności właściwe dla krytycznego słuchacza, synonimy wyrazu autoindoktrynacja oraz wyjaśnić, na czym polega ten mechanizm. Nie było jakieś bardzo trudno. To powiedz mi jeszcze, jak czujesz się przed tym egzaminem właściwym? Czy uważasz, że on będzie trudniejszy czy łatwiejszy niż to, co pisałeś dzisiaj? Nasz rocznik podobno będzie w miarę łatwy ten egzamin, więc nie uważam, żeby był problem duży ze zdaniem tego egzaminu. Organizacja i przystąpienie do egzaminów było dobrowolne, jednak wszystkie szkoły ponadpodstawowe z powiatu koneckiego zdecydowały się na ich przeprowadzenie. Mimo epidemii CKE zakładało organizację próbnych sprawdzianów w warunkach jak najbardziej zbliżonych do nadchodzących właściwych egzaminów, czyli w trybie stacjonarnym. Oczywiście towarzyszą temu obostrzenia epidemiczne i wytyczne sanitarne. Jak podaje RMF24.pl, w całym kraju do udziału w próbnych maturach zgłosiło się około 300 tysięcy uczniów. W powiecie koneckim było ich 413, czyli 91,7 punktu procentowego wszystkich maturzystów w koneckich szkołach średnich. Najwięcej z nich w drugim liceum ogólnokształcącym, 120. Najmniejsza liczba testów trafiła do zespołu szkół ponadpodstawowych nr 1 w Końskich. Było ich 52. Pierwsze ELO w Końskich odnotowało 100 zgłoszonych uczniów, ZSP nr 3 – 86, a Stąporkowska Górka – 55. Już jutro uczniowie ze szkół ponadpodstawowych będą zmagać się z matematyką, a pojutrze napiszą próbny egzamin z języka obcego. O szczegółowym harmonogramie próbnych matur z CKE już informowaliśmy. Link do tego materiału znajdziecie w artykule.